Państwa na już 6. spotkaniu Gdańskiego Klubu Filozofuj. Ja nazywam się Wojciech Czapkowski i będę prowadził dzisiejsze spotkanie. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby debatować na temat naszego 11 numeru, czyli na temat kultury. Nasze czasopismo Filozofuj jest jedynym w Polsce czasopismem popularno-filozoficznym. Jest dostępne w wersji darmowej w internecie oraz możliwe do zakupu w księgarniach na terenie całej Polski. Nim rozpoczniemy właściwą część spotkania, czyli debatę, chciałbym Państwa też poinformować o naszej działalności popularno-filozoficznej. Przede wszystkim zachęcamy uczniów i studentów do wzięcia udziału w naszym wolontariacie filozofii. No jest to okazja niewątpliwie, żeby wesprzeć tak wartościową ideę, jaką jest popularyzacja filozofii oraz żeby nauczyć się umiejętności, które niewątpliwie będą potrzebne na rynku pracy. Inną formą wspierania popularyzacji filozofii jest wpłacenie darowizny na rzecz naszej Fundacji Akademikon. I wszystkie informacje dotyczące naszej działalności, jak i możliwości współpracy są dostępne na naszej stronie internetowej www.filozofuj.eu. Ponadto jeszcze chciałbym się z Państwem podzielić tym, że rozpoczęliśmy nową inicjatywę, która nazywa się Latająca Szkoła Filozofii. Są to warsztaty z dziedziny logiki i krytycznego myślenia prowadzone w szkołach i te warsztaty są adresowane głównie do młodzieży szkolnej i do nauczycieli. Tutaj koleżanka powinna Państwu przesłać listę mailingową. Jeżeli Państwo by chcieli być na bieżąco informowani o naszej działalności, zapraszam do wpisania się. Więc przechodząc już do właściwej części naszego spotkania, chciałbym przedstawić Państwu naszych dyskutantów. Są to pani doktor habilitowana Aleksandra Dera. Oraz pan doktor Artur Schulta. Pani Aleksandra Dera to filozofka, filolożka, tłumaczka. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania Center for Gender and Women's Studies na Trinity College Dublin w Irlandii. Współzałożycielka podyplomowych studiów z zakresu gender na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Zajmuje się problemem płci w nauce i kulturze, fenomenem cielesności w filozofii współczesnej, współczesną feministyczną filozofią nauki oraz studiami nad nauką i technologią. Ostatnio wydała książkę Kobiety w nauce. Problem płci według współczesnej filozofii nauki i w praktyce. Współredagowała również pracę Studia nad nauką oraz technologią, wybór tekstów oraz horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość. Z kolei dr Artur Schulta zajmuje się filozofią polityki, etyki i metaetyką. Jest autorem książki Obywatelskie nieposłuszeństwo, próba określenia pojęcia oraz artykułów poświęconych kwestii refleksyjnej równowagi i serii poświęconej eksperymentom myślowym w czasopiśmie filozofii. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą moralnym intuicjom. Oczywiście jest redaktorem naczelnym naszego czasopisma i jego prywatne pasje to przyrządzanie smacznych potraw, nauka języków obcych, aktualnie węgierski i chiński, i chodzenie po górach. I tak, odnośnie formy debaty. Debata będzie podzielona na dwie części. W pierwszej będą zabierać głos nasi dyskutanci i na tę kwestię przeznaczymy około godziny. I w drugiej części debaty głos zostanie przeznaczony dla Państwa. I w tej pierwszej formie zadam naszym dyskutantom trzy pytania. W pierwszej fazie odpowiedzi będą mieli po 5 minut na ustosunkowanie się do pytania i postawienie swoich tez. Następnie będą mieli do 4 minut na ustosunkowanie się do swoich tez wzajemnie oraz ewentualna minuta na sprostowanie. Pytania, jakie zadam prelegentom, to tak.
czym jest kultura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgrywa ona w naszym życiu, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia zawdzięcza kulturze oraz czy istnieją wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich kultur, czy kultury można oceniać i czy możliwy jest między nimi dialog. Dobrze, więc rozpoczynając naszą debatę, pierwsze pytanie. Czym jest kultura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgrywa ona w naszym życiu? Poproszę o głos dr Aleksandra Dery. Czy to działa? Dobry wieczór Państwu. Czy Pan już mi liczy te minuty? Bo mnie te minuty przeraziły. Będę liczył. Bo ja chciałabym jeszcze podziękować za zaproszenie. To takie wspaniałe miejsce. Jestem zachwycona, że jestem w Gdańsku. Zaczynałam studia polonistyczne, kończyłam polonistkę i filozofię wiele lat temu w Gdańsku. W Gdańsku mieszka moja rodzina, moja siostra, mój brat. Kibicowałam Centrum Solidarności, gdzie szkoda mi starej stoczni. Mam ogromny sentyment do tego miejsca, także osobiście się czuję zachwycona już. Po tym Państwo klaskali mi na samym początku, jeszcze nic nie powiedziałam. Także wspaniale. Filozofię uwielbiam za to, że nie stawia odpowiedzi, tylko problematyzuje pytania. To zrobię taki sam unik, jak większość filozofów robi. Mianowicie na pytanie, co to jest kultura, nie da się w ogóle odpowiedzieć. W tym numerze filozofu jest chyba 5 artykułów, które z bardzo różnych perspektyw mówią o kulturze i tę kulturę definiują. Z wszystkimi poza jednym właściwie się nie zgadzam. Najbardziej się zgadzam z moim współrozmówcą i jeszcze z jednym artykułem, jeśli chodzi o myślenie o kulturze, ale to nie dlatego, że ja mam patent na tę odpowiedź, tylko dlatego, że wyrastam z pewnej tradycji myślenia filozoficznego. Tak jak Pan powiedział na początku, ja się zajmuję współczesnymi studiami nad nauką i technologią, także pod kątem badania w nich kategorii płci. I tam najczęściej kulturę się zderza z naturą. I to rozróżnienie pomiędzy naturalne i kulturalne, albo kulturowe, pojawia się w artykułach w najnowszym numerze Filozofu i zachęcam do przeczytania. I w studiach nad nauką i technologią, kiedy badamy to, co robi współczesna nauka, najczęściej w laboratoriach, zastanawiamy się nad tym, czy jest jeszcze w ogóle możliwe oddzielenie tego, co kulturowe, od tego, co naturalne. Bo naturalne możemy zdefiniować, tak Pan to robi, czy my jesteśmy na ty, czy my jesteśmy na Pan. Ja z przyjemnością przejdę na ty. Ty to robisz w taki sposób, że naturalne to jest to, co nie zostało dotknięte ludzką ręką. I w studiach nad nauką i technologią bardzo mocno szuka się takich miejsc i się ich nie znajduje. Czy prawie cała natura, w sensie przyroda, została przez człowieka przetworzona i w tym sensie tamte elementy kulturowe się pojawiają. Ja lubię taką definicję kultury, która bardziej odwołuje się do myślenia, być może na granicy między filozofią a socjologią, mianowicie, że kultura to jest to, co wspólne wszystkim i wszystkie te elementy, które tworzą więzi społeczne, które w efekcie pozwalają na to, żeby funkcjonowała jakaś wspólnota. Ta wspólnota może być mniejsza, większa, te większe wspólnoty to będą narody, jeszcze większe to będzie kultura na przykład zachodnioeuropejska. Tutaj mieści się bardzo dużo elementów, bo oczywiście elementy materialne, tak jak ta sala, tak jak te krzesła, tak jak ta sytuacja, w której jesteśmy i chwilowo jesteśmy pewną wspólnotą, która słucha tej debaty, ale również oczywiście niematerialne elementy, te, które są najciekawsze dla filozofii, czyli symbole, sposoby myślenia, pewne imaginarium, pewne abstrakcyjne snucie myśli, również paradoksalne, poza logiką empirii, czyli tego, co da się sprawdzić. Ma ogromną wagę takie myślenie o kulturze, dlatego że ono jest na tyle pojemne, że można powiedzieć, że wszystko się w nim mieści. W tym znaczeniu przymiotnik to, co kulturowe, nie będzie miał mocy wyjaśniającej. W filozofii, wtedy kiedy definiujemy, kiedy precyzujemy myśl, to chcemy ją odróżnić od czegoś innego. Się mówi, że kulturowe właściwie obejmuje wszystkie te elementy, tak? To znaczy, że nie za bardzo się to nadaje do wyjaśniania, natomiast w przypadku opisu poszczególnych sytuacji ja mogę wskazać, że myślę tutaj o symbolu, myślę tutaj o kategorii, myślę o pojęciu, myślę o krześle, myślę o druku, myślę o maszynie drukarskiej. Specjalnie mieszam te elementy, żeby Państwu pokazać, że lubię myśleć o kulturze jako tym, co obejmuje bardzo dużo różnych rzeczy. Mam 20 sekund jeszcze? Tak, ma Pani jeszcze... Bo ostatnią rzecz chcę powiedzieć. Filozofia się nie zestarzała. Ja współpracuję na co dzień z kognitywistami.
naukowcami i uwielbiam z nimi pracować, natomiast oni uwielbiają się powoływać na najnowsze dane naukowców, tak zwanych najlepiej amerykańskich. I zawsze im się starzeją te badania. To znaczy, oni jak opublikują artykuł, to za 2 lata mogliby go opublikować, ale już z nowymi danymi, bo coś się stało. Ja mam tę przewagę, w cudzysłowie, że ja mogę powołać się na teksty, na artykuły, gdzie się snuje pewne myśli i rozważania, które są aktualne również dzisiaj. One się nie zestarzały jeszcze. Ale jednocześnie filozofia, w moim rozumieniu, to jest taka nauka, która reaguje na to, co się współcześnie dzieje. W studiach nad nauką i technologią się pokazuje, że nasze myślenie, nasze budowanie więzi społecznych i wspólnoty zostało bardzo dalece przetworzone przez zmianę technologiczną, która się dokonała w bardzo krótkim czasie. I problem z filozofią, tak jak go dzisiaj widzę, polega na tym, że filozofia trochę nie nadąża za wytwarzaniem pojęć, które by się dobrze nadawały do opisu tej rzeczywistości, a z pewnością z trudem nadąża w takiej dziedzinie, jaką jest filozofia nauki, która jest moją taką domeną podstawową. Dobrze, więc teraz poproszę o zabranie głosu doktora Artura Schulte. Witam Państwa. Miło mi być tutaj po raz 5, ale pierwszy raz z tej strony, więc to jest zawsze nowe przeżycie i nowe doświadczenie. Ja postaram się, nie będę chciał naśladować siebie z artykułu, bo tam postawiłem takie pytanie, czym jest, czy cóż to jest kultura, więc pewne tylko wątki chciałbym podkreślić. Oczywiście ogólnikowo można powiedzieć, że kultura to jest wszystko to, co jest owocem naszych działań, raczej świadomych niż nieświadomych, ewentualnie ma konsekwencje, których nie uświadamialiśmy, gdy coś świadomie czyniliśmy i te konsekwencje też mogą być z tą kulturą jakoś powiązane. Natomiast, ponieważ zasadniczo, kiedy słyszę słowo kultura, mam pozytywne skojarzenia, to skupię się na tych wątkach pozytywnych. Oczywiście mam świadomość, że istnieją takie elementy kultury, no, których my jako ludzie może powinniśmy się wstydzić. Być może jakieś przyszłe pokolenia będą opowiadały o kulturach z przeszłości, głównie może mając na myśli naszą, że były jakoś tam niszczycielskie dla przyrody, niszczycielskie również dla samego człowieka, ale to jest pewien element, natomiast można powiedzieć, że będę się trzymał tej pewnej tradycji w tej chwili, która chciałbym, żeby być może kiedyś powróciła, takie myślenie o kulturze, żeby powróciło. Mianowicie kultura ma coś wspólnego z uprawą człowieka. Oczywiście uprawiać można na różne sposoby, ale tutaj mam na myśli uprawą w sensie pozytywnym, to znaczy coś, dzięki czemu my jako ludzie rośniemy, stajemy się bardziej ludźmi. I oczywiście to jest normatywne, a nie opisujące pojęcie. Opisowo bardziej ludźmi można być znowu na wiele sposobów. Mordercy, nie wiem, gwałciciele to są bardzo ludzkie cechy, czyli u zwierząt one są o wiele rzadsze. Natomiast w tym sensie normatywnym, bardziej ludzki, to by oznaczało bardziej wartościowy w sensie moralnym, duchowym, intelektualnym. Teraz gdybym miał opisać kulturę trochę tak metaforycznie, to mógłbym powiedzieć, że to jest pewien rodzaj, nazwijmy to programu, software'u, pewnej bazy idei, wartości, ewentualnie jeszcze, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakiejś sieci pojęciowej, dzięki której, jeżeli mamy do niej dostęp, jeżeli zanurzymy się w nią, to patrząc na świat, widzimy więcej, głębiej, mądrzej i czujemy się zmotywowani też bardziej do czynienia to, co jest piękne, co jest dobre, co jest wspaniałe. Oczywiście to nie jest definicja socjologiczna. To byłaby definicja pewnego ideału kultury, pewnego ideału, do którego warto było by dążyć. Gdybym miał tak plastycznie powiedzieć, no to teraz jest taka technologiczna moda, mamy okulary 3D. Załóżmy, że tak metaforycznie, jestem gdzieś w miejscu, które jest dosyć ubogie, jeśli chodzi o przyrodę, powiedzmy na pustyni, zakładam te okulary i nagle przede mną pojawiają się obrazy możliwych światów, które mogą powstać w tym miejscu, które aktualnie jest puste i które mogą uczynić życie pięknym, wspaniałym, a mnie jako człowieka wzbogacić intelektualnie i duchowo. Więc kultura jest, powiedziałbym, takim systemem jakichś możliwości, które mogą na swoje oczy założyć i dzięki nim, czy dzięki temu systemowi widzieć znacznie, znacznie więcej. W pewnym sensie można powiedzieć, że to jest pewien klucz, że kultura jest kluczem.
który pozwala nam widzieć więcej i rozumieć więcej. W filozofii, w epistemologii jest takie sformułowanie, mówi się o percepcji prostej i o percepcji wyższej, wyższego rzędu. Więc kultura to jest właśnie to, co jest potrzebne, aby taką percepcję wyższego rzędu posiadać. Percepcję w sensie postrzeganie czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się, że tego czegoś nie ma, że nie istnieje. Natomiast mała modyfikacja naszego umysłu pozwala to coś dostrzec. Dobrze, teraz o ustosunkowanie się do wypowiedzi doktora Artura Schulte. Poproszę panią profesor Aleksandrę Derer. Właściwie chyba z wszystkim się zgadzam. Mam jedną taką wątpliwość dotyczącą tej kategorii świadomości albo samoświadomości. Tak? Chodzi o świadomość czy samoświadomość? Świadomość. Też być może kłopot tkwi w tym i myślę, że to wynika z tradycji, z których wyrastamy. Raz jeszcze podkreślę, ja uważam, że to jest ogromna zaleta filozofii, że ona jest pluralistyczna, że można w niej wyrastać z różnych tradycji i można ze sobą dyskutować. Coraz mniej widzę taki wątek w innych dziedzinach nauki, gdzie trzeba przyjmować pewien obowiązujący paradygmat, a filozofia pozwala pluralistycznie to realizować. Mianowicie wydaje mi się, że ja rzeczywiście mówię, myśląc kultura, bardziej o tym, co kulturowe. A czy ja dobrze Ciebie zinterpretuję, jeśli powiem, że Ty mówisz o tym, co potocznie byśmy rozumieli jako kulturalne, jako kultura rozumiana jako system przekonań takiego wyższego rzędu, w tym sensie, że one nie spełniają tych podstawowych naszych potrzeb, tylko podstawiają jakieś wyższe nasze potrzeby intelektualne, duchowe, nie wiem, jakie egzystencjalne, nie wiem, jak jeszcze je nazwać. Że jakby wypowiadasz się z perspektywy indywiduum, a ja myślę o kulturze z perspektywy zbiorowości. To jest, nie mówię, która ta perspektywa jest lepsza, one są po prostu inne. One dotyczą jakby innych wątków, które tutaj poruszamy i co pod tą kategorią kultura się może kryć, co się kryje w tradycji filozoficznej jako takiej. Ja mam taką wątpliwość, która jest nie tyle związana z tym, co teraz powiedziałaś, ale z tym, co być może kryje się w tej świadomości, że faktycznie, jeśli mamy świadomie coś uprawiać w sobie, to musimy być do tego przygotowani. Tutaj się pojawia wątek edukacji i wykształcenia, który też w tych artykułach, w tym ostatnim numerze został podjęty, że to jest istotne, żeby wykształcić się w pewien określony sposób, żeby móc właśnie się tak wyhodować, żeby się nie poddać, nie oddać tylko tym najbardziej podstawowym instynktom. No, możemy to dzisiaj obserwować, jeśli mielibyśmy dyskutować o komercjalizmie na przykład współczesnej kultury. Tylko że wtedy bardzo łatwo można się ześliznąć w coś, czego ja z kolei nie podzielam, mianowicie w ten podział na kulturę wysoką i kulturę niską, albo kulturę popularną, czy kulturę masową. Uważam, że ten podział jest szkodliwy w tym znaczeniu, że jeśli filozofię wpiszemy w kulturę wysoką, to bardzo wiele osób zniechęcimy do filozofii jako do czegoś, co jest uprawiane w wieżach z kości słoniowej przez wykształconych bardzo profesorów, którzy się szaro gęszą i uważają, że mają patent na wszystko i mogą wszystkich innych pouczać. To jest coś, czego też doświadczamy w tej dziedzinie filozoficznej i dlatego ten podział, który w samej filozofii, na przykład przez takiego amerykańskiego filozofa Richarda Rortiego, był postulowany do zniesienia, się pojawił jako problematyczny. We wszystkich tych artykułach, nie w twoim, ale we wszystkich artykułach pozostałych w filozofii, pojawia się taka idea, że jest kultura wysoka i kultura niska. I to kultura wysoka pozwala nam właśnie wyhodować, w cudzysłowie, tego człowieka duchowego, intelektualnego, tego, który spełnia jakoś te wyższe swoje potrzeby. Teraz poproszę o odniesienie się doktora Schulte. Chyba będziemy mieli okazję, żeby podyskutować, bo rzeczywiście jest w tym punkcie między nami różnica. Znaczy, ja wiem, że są takie sytuacje, w których porównywanie, że coś jest wyższe, coś jest niższe, może być nieusprawiedliwione i nawet krzywdzące. Ale są też sytuacje, w których nie jest to rzecz kontrowersyjna i wszyscy zainteresowani, łącznie z tymi, którzy wypadają gorzej w tym rankingu, są w stanie przyjąć to. Jesteśmy w stanie zgodzić się, że taki kontrowersyjny przykład, no może od części kontrowersyjny, piłka nożna. Są tacy piłkarze, którzy nas zachwycają i są tacy, którzy biorą z nich przykład i chcą być tacy jak ci, wspaniali i dobrzy, dążą do takiego wzorca.
wtedy nie widzimy, że to jest coś w tym złego. Oczywiście mogą być takie sytuacje jak XIX wiek, kiedy Europejczycy wyobrażali sobie, że są najwspanialszą kulturą, a reszta musi się od nich uczyć bez względu na to, czym się podoba, czy nie. I tutaj to wartościowanie miało, no powiedziałbym, niesprawiedliwe konsekwencje. Natomiast ja rozumiałbym tak relacje między kulturą wysoką a niską, które to rozumienie pozwoliłoby mi zaakceptować to rozróżnienie. Mianowicie kultura wysoka, tak jak profesor Piłat w swoim artykule definiuje, to jest, no powiedzmy, ta czołówka, gdzie odkrywa się nowe idee, gdzie się je doprowadza do pewnej, no, perfekcyjnej formy i ona jest inspiracją później dla tych, którzy są może mniej kreatywni, ale czerpią z tego źródła i są takim pasem transmisyjnym między twórcami nowych idei, a odbiorcami nowych idei. Wtedy może rzeczywiście nie warto używać pojęcia kultura niska, ponieważ słowo niski zawsze ma pejoratywne znaczenie. Natomiast popularna bądź masowa, chociaż popularna się ładniej nam kojarzy niż masowa, nie wiem, być może ze względu na masową produkcję, w tym sensie jest to też coś ważnego, że ważne idee, ciekawe idee, inspirujące idee, no, rozchodzą się w społeczeństwie i docierają również do tych, którzy nie są specjalistami. No przecież to, co my robimy tutaj z czasopismem Filozofu, jest niczym innym jak transmitowaniem, w sensie przekazywaniem z akademickiego świata, które gdzieś tam na jakichś wyżynach abstrakcji sobie uprawia filozofię, transmitowanie tego do państwa, którzy nie jesteście zawodowymi filozofami. Mam nadzieję, że jakość tego wcale nie jest zła. To znaczy, że czytanie tego sprawia przyjemność intelektualną, nawet, powiedziałbym, zawodowym filozofom, którzy akurat daną dziedziną się nie zajmują. Więc to rozróżnienie nie musi być negatywnie wartościujące, natomiast no, być może pozwala nam dostrzec kierunek, w których powinniśmy patrzeć, szukając inspiracji. No, łatwiej jest znaleźć inspirację wśród bardziej zaawansowanych, jakbym tak powiedział, produktów, niż tych, które są już tylko odbiciem tych bardziej zaawansowanych. Dobrze, dziękuję. Czy któryś z Państwa chce jeszcze coś sprostować albo się odnieść po minutce? Nie wiem, żeby tak można... Czy będzie pytania, jeżeli odnosi się taką dynamikę tutaj zrobić. Ja być może uściśle, że nie uważam, że samo porównywanie czegokolwiek jest jakoś zakazane. Znaczy powiedzenie tego, że coś jest lepsze lub gorsze. Moja możliwość budzi samo używanie tych kategorii wysoka i powiedzmy masowa czy popularna, które w efekcie zawsze moim zdaniem się jakoś ześlizgnie w rodzaj elitaryzmu. I to nie chodzi o to, że to z definicji musi się tak stać, ale myślę, że bardzo często w filozofii się tak dzieje. W tym sensie jest mi bliskie myślenie w kategoriach porzucenia tego podziału po to właśnie, żeby się nie ześlizgiwać, bo ty powiedziałeś o tym zagrożeniu takim etnocentryzmem, tym europocentryzmem, tak? Tym takim elitaryzmem, którego doświadczaliśmy, a mi się wydaje, że my cały czas często jako filozofowie w coś takiego popadamy. Ja kibicuję czasopismu Filozofii właśnie dlatego, że próbuję przekonać szerszą publiczność, że właśnie można filozofować, nie będąc profesjonalnym filozofem, w sensie filozofem akademickim. I że to nie jest dziedzina, która tylko i wyłącznie przynależy do tej kultury wysokiej. Druga rzecz, skoro wspomnieliśmy o artykule Roberta Piłata, zgoda z tym, o czym on mówi, o tym samodoskonaleniu. Natomiast zawsze mi się otwiera jako komuś, kto jest antyesencjalistą. Takie pytanie, kto ustala, co jest kreatywne i co jest nowe? Tak? Że są ci, których podziwiamy i do których się porównujemy. I w każdej dziedzinie tak będzie, to jest oczywiste. Natomiast tu mamy pewien pluralizm. Te osoby będą się zmieniały w zależności od warunków społecznych, historycznych, kulturowych, materialnych, jakichkolwiek technologicznych potrzeb danego czasu. Natomiast zawsze można zapytać, co to znaczy, że coś jest całkowicie nowe i kreatywne. Ktoś definiuje kryteria rozpoznania tego czegoś, jakim to jest, prawda? I wtedy ja nigdy nie chciałabym być w tej roli bycia tą definiującą. Znaczy ja definiuję filozofię jako przestrzeń, która pozwala prowadzić coś, co sobie określam jako laboratorium myślenia. Że możemy tutaj na tej sali dzisiaj w Centrum Solidarności sobie poćwiczyć, co my myślimy o kulturze i co ja o niej myślę, jak mogę to zmienić. To jest zresztą takie określenie ze studiów nad nauką i technologią, że naukowcy robią doświadczenia
w laboratoriach i mogą tam mnóstwo błędów popełnić, zanim wyprowadzą efekty swoich badań w postaci gadżetów lub zastosowań poza to laboratorium. Filozofia w ogóle szerzej humanistyka jest dla mnie takim laboratorium myślenia. My możemy tu ćwiczyć to myślenie. A co jeśli zrobimy tak, a co jeśli zrobimy tak? Eksperymenty myślowe są bardzo popularne w filozofii. W tym znaczeniu filozofia może jak najbardziej być przestrzenią do myślenia popularnego. Myślę, że gdyby się inaczej potoczyły losy Zachodu, to nie byłoby dzisiaj w Galerii Bałtyckiej tyle ludzi, tylko oni wszyscy byliby tutaj. To znaczy można sobie wyobrazić taką kulturę, tak jak kultura starożytnej Grecji na przykład, gdzie nie tyle może pośród filozofów, ale pośród czytania poezji. Pełno ludzi wychodziło na rynek i czytało razem poezję i słuchało tej poezji. Prosiłbym o kończenie wątku, bo jeszcze mamy inne pytanie. Oczywiście, proszę mi przerywać, omawialiśmy się na przerywanie. Czy doktor Szubek chce coś dodać? No, rzeczywiście ten wątek powiedzmy elitaryzmu versus egalitaryzmu, powiedzmy kulturowy, tak to nazwijmy, albo intrakulturowy, w sensie wewnątrz jednej kultury. Wydaje mi się, że warto znaleźć złoty środek. Być może, gdybyśmy mieli więcej czasu, to byśmy doszli do takiego konsensusu, ale no, wyrażę tę wątpliwość, wiedząc, że nie możemy tego wątku dłużej pociągnąć. Mianowicie zniesienie w imię na przykład uniknięcia tego ześliźnięcia się w elitaryzm, zniesienie pewnych kategorii, które pozwalają nam rankingować, jeśli mogę takiego słowa użyć, takie słowo użyć w języku polskim, czyli jakby stawiać pewne hierarchie, że są pewne rzeczy lepsze i gorsze. Tak? Każdy ma, zakładam, że każdy ma takie hierarchie prywatnie, hierarchie, bo ma swoje ulubione jakieś utwory muzyczne i są takie, które nie tyle są ulubione bądź nie, ale uznajemy za lepsze lub gorsze. To się oczywiście zmieniać może, tak jak zmieniają się nasze gusta, ale są jest taki podzbiór, który bez względu na to, jakie są nasze gusta, to dla pewnych dzieł kultury mamy szacunek, uznajemy, że one przetrwają, nasze pokolenie, kolejne. Oczywiście niektóre nie przetrwają, tylko niektóre przetrwają, ale do czego dążę, żeby już tak nie przegadać, tego czasu nie zmarnować. Wydaje mi się, że nie możemy uniknąć takiego hierarchizowania, ponieważ wiele osób tego oczekuje. I to nie mam na myśli tych, którzy będą na tym szczycie, tylko wiele osób, ponieważ życie jest krótkie, a my nie mamy czasu, wchodząc do księgarni, czy wchodząc gdziekolwiek, przejrzeć wszystkie książki na półce, przesłuchać wszystkich utworów muzycznych, wszystkie przeanalizować teorie filozoficzne. Chcielibyśmy, żeby ktoś nam wskazał, oczywiście ktoś, kto przynajmniej prima facie, tak na pierwszy rzut oka zasługuje na nasze zaufanie. Dobrze jest, jak jest kilku takich doradców, którzy się ze sobą nie zgadzają, wtedy mamy większe szanse na, powiedzmy, na to, że nie skrzywdzimy jakiejś teorii w swoim wyborze, ale mimo wszystko potrzebujemy takich wskazówek, bo to nam pozwoli nie błądzić po tych półkach kulturowych z wielkim bogactwem oferty. Oczywiście jest pewna cena, to znaczy niektóre teorie, niektóre rozwiązania, niektóre wartości w ramach kultury będą poszkodowane, bo akurat nie będzie takich, którzy ich zaliczą do tych wyższych i powiedzmy dopiero po 100-200 latach doczekają się swojego uznania. To jest pewna cena. Elitaryzm też jest pewną ceną, ale wydaje mi się, że rezygnacja z wartościowania może mieć jeszcze większą cenę. Po prostu będziemy żyli zdezorientowani, nie mając czasu, żeby trafić na skarby. Będziemy po prostu musieli to, co nam się trafi w ręce, uznać za taki skarb. Dziękuję za odpowiedzi na pierwsze pytanie. Teraz będziemy przechodzić do drugiego, które brzmi, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury? Poproszę o głos pana doktora Artura Schulta. Zacznę od tego, że filozofia jest częścią kultury, więc tutaj to pytanie bym zdefiniował tak. Co reszta elementów kultury czerpie z tego, że istnieje taki element kultury jak filozofia i oczywiście odwrotnie. Jeśli przyjmiemy to rozumienie kultury jako pewnego programu, software'u, który naładowujemy swoje umysły i dzięki temu możemy głębiej, pełniej, bardziej świadomie postrzegać świat samych siebie i żyć w tym świecie i działać, no to filozofia, można by powiedzieć, jest takim jednym z pierwszych programistów. To jest tym, który otwiera nowe horyzonty, ten, który dostrzega nowe relacje, stawia nowe pytania i inspiruje całą resztę, czyli w literaturze, w sztuce, można powiedzieć, że wątki filozoficzne są takim paliwem
dla piszących, dla malujących, śpiewających. Tak samo w tej kulturze, nazwijmy to użytkowej, można powiedzieć, że pewne wątki filozoficzne mogą również inspirować. No i oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że to jest jedną stronę inspiracji. Powiedziałbym raczej, że to jest taka inspiracja ze sprzężeniem zwrotnym. To znaczy filozofowie sami też czerpią inspirację później z tych różnych dzieł, nazwijmy to w ramach sztuki, czy też w nauce, bądź w innych dziedzinach kultury. Gdybym mógł tak powiedzieć bardziej metaforycznie, to powiedziałbym, że to takie echo się rozchodzi. To znaczy filozofia wywołuje jakiś dźwięk i on echem idzie w resztę, jeśli mogę tak powiedzieć, a reszta rezonując wytwarza kolejne dźwięki, które wracają do filozofa i mogą też inspirować filozofa czy filozofię jako całą dyscyplinę. No i ta inspiracja oczywiście, no można powiedzieć, że doskonale, ta wzajemna inspiracja jest doskonaleniem się w widzeniu, w rozumieniu, w doskonaleniu umiejętności, w docenianiu wartości, no, w kochaniu tego, co jest warte kochania. I teraz jeżeli człowiek nasiąka tym wszystkim, staje się lepszą osobą. Muszę tylko dodać, bo wiem, że to jest 5 minut, a ja chyba ich nie wykorzystałem, że kultura może również szkodzić, bo to ja cały czas pozytywnie mówię o kulturze, ale wyobrażam sobie taką sytuację, w której pomysły, które powstają w ramach danej kultury, jakieś rozwiązania, idee bardziej spełniają rolę wirusa komputerowego, który zanieczyszcza nasze widzenie świata. Na przykład patrzymy na drugą osobę i widzimy rzecz. Patrzymy na, powiedzmy, na piękną przyrodę i widzimy tylko zasoby, które możemy wykorzystać, więc do jakichś tam innych celów, a nie widzimy piękna samego w sobie. Więc to taka groźba w ramach kultury też istnieje. No i teraz, gdyby filozofia miała tutaj się pojawić jako inspirator, to mam nadzieję, że spełnia też funkcję oczyszczacza z takich wirusów, czy powiedzmy programu leczącego, trzymając się tej metafory. Chociaż wiem, że niektóre teorie filozoficzne splamiły się, może same nie splamiły się krwią, ale zainspirowały innych do tego, aby sami splamili się krwią swoich ofiar. Tutaj może nie będę wymieniał konkretnych nurtów filozoficznych, ale wiemy dobrze, że takie też istnieją. Dobrze, teraz poproszę o udzielenie odpowiedzi panią profesor Aleksandrę Terę. Powiedziałam Państwu, że zajmuję się studiami nad nauką i technologią i one bardzo mocno odwołują się do praktyk, czyli analizują pewne praktyki w całej ich złożoności. I pamiętam to pytanie z maila i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to powiedzenie, że filozofia jako nazwa, jako słowo wdarła się w przestrzeń dla niej zupełnie obcą. Ja nie wiem, czy Państwo się kiedyś spotkali w jakimś sklepie albo w jakiejś witrynie sklepowej z takim napisem filozofia paznokcia, albo filozofia fryzur, albo filozofią naszej sieci jest to i to, tak? Że przejęto tę nazwę jako ważną dla kultury w sensie historycznym do zupełnie innych celów. Nie przyklaskuję tym celom, chciałam powiedzieć. Natomiast sama obecność tego słowa mnie nie razi, to znaczy uważam, że kultura czasami toczy się takimi torami, na które nie mamy wpływu jako filozofowie. Oczywiście w sensie genealogicznym czy historycznym proszę zobaczyć, że filozofia dała początek wszystkim naukom zachodnioeuropejskim, to znaczy taka nauka, jaką my dzisiaj znamy, ona właściwie powstała w XVII-XVIII wieku, to jest nauka nowożytna i jeśli poczytamy sobie starożytnych filozofów, to oni podejmowali wątki, które później się objawią w poszczególnych naukach. Matematyka, potem fizyka, potem chemia, ale też psychologia, socjologia i tak dalej. Zresztą kłopotem współczesnej filozofii po trosze jest to, że kompetencje na odpowiadania na pewne pytanie przyjęła nauka, ale rzeczywiście jest pewna zwrotność i tutaj. To znaczy filozofowie wiedzieli, że nauka do tego, żeby realizować swoje cele, które nie są tylko celami poznawczymi, ale to są też szeroko rozumiane cele aksjologiczne, musi się posługiwać filozofią, która bada nie tylko jej spójność w formułowaniu własnych teorii, ale także zakres oddziaływania. Dzisiaj to jest niezwykle istotne, dlatego że my bardzo szybko wdrażamy w tkankę społeczną efekty działania nauki i filozofowie w studiach nad nauką i technologią właśnie są do tego, żeby badać to, w jaki sposób słowa, gadżety naukowe czy gadżety technologiczne zmieniają nasz sposób myślenia i nasz sposób mówienia. Ostatnia rzecz, o której bym powiedziała, to idee filozoficzne zmieniały świat i myślę, że dalej będą zmieniały. I to
to były idee rewolucyjne, to były idee emancypacyjne, to były takie idee, które mówiły, że każdy człowiek powinien być wolnym człowiekiem. To były takie szalone idee, które mówiły, że kobieta jest człowiekiem i ma pełne prawa, takie same jak mężczyzna. To były takie niezwykłe idee, w które nikt nie wierzył, kiedy je formułowano, że czarnoskórzy też są ludźmi i mają swoje prawa, powinni mieć takie same prawa jak inni. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy jest rzeczywiście pewna dynamika pomiędzy powstawaniem pewnej idei, formułowaniem jej, zaszczepianiem w naszym myśleniu, a później tym, jakie skutki ona wywołuje w takich praktykach społeczno-kulturowych. To tyle. Czy doktor Artur Szuka chce się odnieść? Tutaj trudno jest dyskutować, bo właściwie mówiliśmy, może się nie unisono, ale uzupełniając się wzajemnie. Można by się zastanawiać, czy tak współcześnie, bo powiedzmy w XIX wieku ludzie czytali filozofów. Powieści pisane na początku XX wieku, to już tak zdradzam jeden z artykułów do kolejnego numeru poświęcony książce Czarodziejska Góra Tomasza Manna. Powieści były przesączone ideami filozoficznymi. Dzisiaj jest takie wrażenie, że tej filozofii jest coraz mniej. Że jest jej coraz mniej, a jeżeli ona jakoś przebrzmiewa poza swoim rejonem, to bardzo, bardzo pośrednio. Może właśnie dzięki takim zjawiskom jak filozofia paznokcia. Natomiast nawet sami naukowcy, jeżeli już mówimy o tych, którzy powinni jakoś z obowiązku zajmować się filozofią bardziej, na przykład filozofią nauki, też są mniej skłonni do studiowania filozofii czy zajmowania się, mówię o takiej bardziej masowej skali, nie mówię o wyjątkach, ponieważ wyjątki zawsze są i miejmy nadzieję, że będą. I to jest nadzieja na przyszłość też dla filozofii. Więc wydaje się, że w tej chwili filozofia słabiej oddziaływuje na współczesny świat, na współczesną kulturę. Pytanie, co z tym zrobić? Czy my podjęliśmy taką inicjatywę? Wiemy, że takich inicjatyw poza granicami naszego kraju jest dużo, jest mnóstwo takich czasopism. Nie wiem natomiast, jaki one mają nakład. Nasz nakład jest bardzo mały. Chociaż jesteśmy w internecie za darmo, mam nadzieję, że sięgamy do tych kilku tysięcy osób, no ale na 40 milionów, czy tam 38 milionów użytkowników naszego języka, to chyba jednak też jest mało. Więc nie wiem, to chyba pesymistycznie musi zabrzmieć, że filozofia ma wiele do zaoferowania, ale tak jakoś nie za bardzo chcą z jej oferty wszyscy korzystać, czy dużo osób nie chce korzystać. Teraz pytanie, czy ja to wina jest? Mógłbym narzekać na filozofów, bo mówią takim językiem, że sami siebie nie rozumieją czasami. Mógłbym też narzekać na ogólny klimat kulturowy, który zniechęca nas do skupienia i do czytania trudniejszych tekstów. Zniechęca nas nie dlatego, że nas rozleniwia, ale na przykład dlatego, że zabiera nam czas, że jesteśmy w gonitwie. A oprócz tego uczy nas, ta atmosfera współczesna, czy praktyki, jakie w naszej kulturze się stosuje, uczy nas, jakby to nazwać, tego pośpiechu i krótkiego dystansu. Czyli filmy są coraz krótsze, coraz bardziej dynamiczne, artykuły w gazetach są coraz krótsze. Co więcej, terminy, jakie się używa, są coraz bardziej emocjonalne, coraz mniej skłaniające do myślenia. Coraz częściej tytuł brzmi, że ktoś komuś dołożył albo kogoś zrównał z ziemią, zapomniałem, teraz synonimami operuję, bo nie pamiętam, jaki to jest tytuł, ale coś, że ktoś kogoś zmiażdżył. Nie stawia się pytań, które skłaniają do myślenia, tylko formuje się tezy, które wywołują emocje. To filozofii chyba nie służy, bo filozofia stara się wywołać jednak refleksyjny nastrój. Nie mówię, że jest przeciwko emocjom, ponieważ nie wyobrażam sobie uprawiania filozofii bez miłości, bez zaangażowania emocjonalnego, ale tutaj chodzi o pewien rodzaj emocji, i jakiś antyintelektualizm, który filozofii nie służy. Dobrze, czy pani Aleksandra Dera chciałaby powiedzieć? Znaczy, ja mogę się dołączyć trochę do tego pesymistycznego tonu, ale pewnie można by próbować stawiać jakąś diagnozę. Na pewno jeden z powodów, dla których filozofia jest mniej obecna w kulturze, zwłaszcza w Polsce, jest to, że filozofowie albo nie zostali nauczeni, albo nie bardzo chcą, to jest kwestia do zbadania, popularyzować filozofię. To znaczy ta inicjatywa wasza, to jest niezwykła inicjatywa w tym sensie. To znaczy jak się przyjrzeć naukom szczegółowym, to fizycy, matematycy, oni chętnie popularyzują i bardzo fajne książki piszą, upraszczają, ale nie trywializują. Filozofia ma jakiś kłopot z tym, żeby mówić takim językiem, który
moralizuje, ale upraszcza w sposób uprawniony, tak żeby sięgnąć właśnie do szerszej publiczności. Druga rzecz to jest taka, że można w jakimś znaczeniu mówić o kryzysie humanistyki w ogóle, w kulturze przesiągniętej taką logiką kupić-sprzedać. Ja myślę, że to ma swój kres, to znaczy myślę, że to osiągnie pewien kres, w którym ta logika przeliczania wszystkiego i ekonomicznego oceniania całej rzeczywistości z ludźmi włącznie i z dziedzinami włącznie, ona osiągnie ten kres, ale ja pesymistycznie myślę, że za mojego życia jeszcze Instytut Filozofii w Toruniu zostanie zamknięty. Chciałabym się mylić, ale tak myślę, że będzie. Nie obrażam się na świat. Świat jest taki i się zastanawiam, co można zrobić. Ostatnia rzecz jest taka, myślę, że to jest specyficzna sytuacja Polski. Proszę zobaczyć, że myśmy całkowicie zrezygnowali z edukacji filozoficznej i filozofowie nie stworzyli lobby na tyle silnego, żeby taką edukację stworzyć. My mamy przykłady takich krajów. Francja jest tutaj wyjątkowym absolutnie przykładem, gdzie matura jest z filozofii. I we Francji w radio jest bardzo popularne, są audycje prowadzone przez filozofów, dyskusje filozoficzne, w telewizji godzinne dyskusje, które tam trwają, ale podobnie jest w Niemczech. Jeśli chodzi o kraje anglosaskie, mogę mówić o Anglii i Irlandii, na pewno szacunek dla filozofii w takim kontakcie pierwszoosobowym z ludźmi, którzy nie uprawiają filozofii, jest odmienny niż w Polsce. Znaczy, mówi się tak, że jak to anglosasi, a to jesteś bardzo bogata, skoro studiowałaś filozofię, tak, no bo możesz sobie na to pozwolić, ale jednocześnie jest też taki ogromny zachwyt i filozofowie są obecni w takiej prasie codziennej, komentują rzeczy, które się dzieją, nie tylko socjologowie, nie tylko psychologowie i tak dalej. Gdzieś w Polsce w tych ostatnich latach po 89 roku zabrakło takiej przestrzeni, przekonania, że filozofia jest użyteczna w takim niekomercyjnym sensie, dla ćwiczenia krytycznego myślenia, które jest niezbędne moim zdaniem, żebyśmy mieli obywatele, obywatelki i obywateli, a nie tylko ludzi, którzy konsumują. Dziękuję. Czy doktor Artur Szutek chce coś dodać? No wypada coś dodać. Jeżeli przewidzieliśmy podobnie, który do każdego pytania, to oczywiście wypada coś dodać. Gdybyśmy mogli teraz spróbować optymistycznie, to wydaje się, że plan działania jest taki. Plan działania jest taki, proszę Państwa, że po pierwsze jest filozofia, po drugie są debaty klubu filozofii, po trzecie są warsztaty, już zresztą były przynajmniej jedne warsztaty, nawet chyba dwa razy, bo jeszcze tutaj w szkole na innej były ostatnio warsztaty. No i jeszcze są programy radiowe, co prawda przy okazji każdego numeru mamy prawie godzinny program na temat tego, co jest w danym numerze. Pani Borawska, która prowadzi ten program w Radio Gdańsk, jest bardzo kompetentna, ponieważ czyta od deski do deski i jeszcze dodatkowo sprawdza w różnych źródłach, żeby poszerzyć swoją wiedzę i zadać pytanie, które nie jeden fachowiec by nie był w stanie, którego nie byłby w stanie zadać, bo by mu się nie chciało tak po źródłach szukać. Więc to jest, wydaje mi się, jakby pierwsza kropla. Wiemy też, bo będą organizowane warsztaty dla nauczycieli filozofii na Uniwersytecie Gdańskim na wiosnę, że jest wiele różnych ciekawych inicjatyw, tutaj u nas na Kaszubach, ale gdzieś w Polsce, pod Warszawą, w Warszawie, na południu, które polegają na stosowaniu nowatorskich metod nauczania filozofii, takich, które zachęcają młodzież albo nawet, powiedzmy, dzieci w szkołach podstawowych. I jeśli tak będzie się działo dalej, jeśli na przykład nasi absolwenci w poszukiwaniu dobrego pomysłu na życie będą szli tą ścieżką i będą wymyślali coraz to nowe inicjatywy, to kto wie? Oczywiście to nie jest jak sadzenie marchewki, która co roku wyrośnie. To nie jest jak sadzenie nawet jakichś krzewów, które po 4-3 latach wydadzą owoce. To nawet nie jest sadzenie drzew, które po 10 lat mogą już owocować. To jest sadzenie sekwoi z nadzieją, że będą miały dwumetrowe pnie o średnicy 2 metrów. Czyli to musi potrwać może wiek. No przesadzam. Mam nadzieję, że nie wiek. Mam nadzieję dożyć takich czasów, czyli 30 lat powiedzmy, że kolejne 2 pokolenia nam się wykształcą i nagle będą w polskiej telewizji programy, tak jak we Francji, w radio, na masową skalę. Więc to jest ten pozytywny element, który chciałbym dodać na temat, jak filozofia może niedługo już inspirować w Polsce. Dobrze, dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Teraz czas na trzecie, czyli czy istnieją wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich kultur? Czy kultury można oceniać i czy możliwy jest między nimi dialog? No, poproszę o głos teraz panią profesor Aleksandrę Derę. To było najtrudniejsze dla mnie pytanie.
ja jestem jakoś tam ciągle przeciwna uniwersalizowaniu z różnych powodów filozoficznych. I zastanawiając się nad nim, pomyślałam sobie, że są pewne elementy uniwersalne, które moim zdaniem umożliwiają dialog między kulturami, ale na tym poziomie ogólności nigdy nie rozstrzygniemy, czy to będzie dialog z sukcesem prowadzony, czy nie. Czy to raczej będzie monolog, który będzie taką sytuacją, w której jedna strona narzuca swoje racje. Mianowicie uważam, że to, co wszystkich ludzi łączy i co filozofowie świetnie rozpoznali i doskonale napisali, to jest to, że jesteśmy istotami skończonymi. To znaczy to, co Heidegger nazywał, że jesteśmy bytami po śmierci. I że to wszystkich nas czeka, w tym sensie jesteśmy rzeczywiście, coś nas łączy i w każdej kulturze w jakiś sposób będziemy próbowali usensownić ten element. Albo pewnym sposobem myślenia o życiu, albo pewnym sposobem myślenia o tym, jak to życie miałoby się zakończyć i tak dalej. Albo uciekaniem właśnie od śmierci, czego doświadczamy, jak mi się wydaje, w skomercjalizowanych kulturach Zachodu współczesnych z kultem młodości i ukrywaniem tego, że się starzejemy, że będziemy musieli umrzeć i tak dalej. To jest pierwszy element, który łączy wszystkie kultury i w tym sensie to jest gdzieś tam punkt wyjścia do tego, żeby te kultury się porozumiały. A drugi element to jest, i to akurat nas łączy również z przynajmniej niektórymi zwierzętami, to jest podatność na cierpienie. W pierwszej mierze cierpienie takie typu fizycznego, ale moim zdaniem człowiek nigdy nie doświadcza niczego wyłącznie w sensie fizycznym, tylko zawsze przez pryzmat usensowniania tego zjawiska, tego doświadczenia, przez pryzmat takiego przeżycia egzystencjalnego. Jeżeli się możemy na różne sposoby przeżywać cierpienie i różne, to cierpienie możemy różnie wartościować, ale znowu to byłoby coś, co uznałabym za taki element uniwersalny, który dotyczy w tym przypadku nie tylko ludzi, ale również zwierząt. W tym znaczeniu pytanie o to, czy różne kultury mogą się między sobą porozumieć i prowadzić dialog, trzeba by rozłożyć na takie pytanie, co to znaczy, że różne kultury. Bo jeśli jakieś dwa obiekty, elementy, postacie, osoby mogą w ogóle ze sobą rozmawiać, to znaczy, że już jest jakaś płaszczyzna, gdzie w ogóle te komunikaty będą dla obu stron zrozumiałe. Czyli gdzieś musi być jakaś nić porozumienia pomiędzy nimi, powiedzmy językowa czy jakakolwiek inna. Więc wiem, że to pytanie dotyczące dialogu międzykulturowego jest takim pytaniem, które gdzieś tam w pewnym momencie będzie musiało się domagać odpowiedzi politycznej. Ja jej tutaj uniknę i tak zdawkowo odpowiem na to pytanie o uniwersalizm. Dobrze, dziękuję za zdawkową odpowiedź. I teraz poproszę o odpowiedź doktora Artura Schwitta. Ja odpowiem tak. To pytanie jest dla mnie, nie jest kłopotliwe, to znaczy wydaje mi się, że można otwarcie odpowiadać na nie z jakąś pozytywną motywacją. To znaczy jest takie niebezpieczeństwo, że jak ktoś powie, możemy oceniać kultury, to na przykład jest jakimś zadufanym w swojej kulturze egocentrykiem, znaczy nie indywidualnym egocentrykiem, tylko że reprezentuje egocentryczną kulturę. Niemniej, po pierwsze, nie możemy uniknąć takiego porównywania kultur, wartościowania, ponieważ w niektórych kulturach, oczywiście to nie chodzi o porównanie totalne, to znaczy, że jedna kultura pod każdym względem jest lepsza od drugiej, ale pod jakimiś względami. Wydaje mi się, że jeżeli widzimy, że w jakiejś kulturze dzieje się jakieś zło i ono, to nie jest przypadkowe zło w tej kulturze, tylko ma swoje źródło właśnie w tym, że ta kultura tak a nie inaczej przedstawia świat jej mieszkańcom, czyli jej użytkownikom. Nie wiem, no powiedzmy przedmiotowe traktowanie osób, niewolnictwo. Jeżeli jest w jakiejś kulturze niewolnictwo, możemy tę kulturę oceniać pod tym względem, że dopuszcza, a może nawet usprawiedliwia, a może nawet zachęca traktowanie kobiet, jakby była własnością. Czy to w przeszłości w naszej kulturze, czy aktualnie w niektórych innych kulturach. Oczywiście my możemy pochopnie oceniać, to znaczy, to może być powierzchowna ocena w tym sensie, że my tak naprawdę nie wniknęliśmy jakimś wysiłkiem intelektualnym w to, co się w tej kulturze dzieje i nam to tak wygląda, jakby
te złe rzeczy, o których mówimy, działy się w drugiej kulturze, więc istnieje taki obowiązek, żeby trochę czasu poświęcić drugiej kulturze, żeby nie robić czegoś takiego, co łatwo można doświadczyć, kiedy samemu się gdzieś wyjeżdża za granicę do innego kraju i nagle słyszy się, że u was to takie dziwne rzeczy robią, a człowiek w ogóle nie wie, o czym jest mowa, bo na przykład przez ocean z daleka to może tak wyglądać. Jeżeli ktoś, nikt nie był sam, tylko usłyszał, że ktoś powiedział. I wtedy my czujemy się trochę tak urażeni, że jak mogą tak oceniać nas. Nie wiem, dam taki przykład z Teresy Hołówki, z książki Ciasteczka ciotki Dee. Chciała skorzystać z toalety amerykańskiej, tam trochę inaczej woda się wpuszcza, tam taki wielki wir powstaje, no i miała wrażenie, że zapchała chyba tą toaletę, a miała problem, musiała gdzieś tam wyjść. Znalazła jakieś takie ustronne miejsce, ale jak już dwóch pracowników stacji benzynowej, zorientowawszy się, w jakim celu ona idzie tam gdzieś w to miejsce, no zaczęło się dziwić i rozmawiać i w końcu jeden powiedział, zostaw, może oni tak w Polsce tak robią, może po prostu tam brak jest takiej kultury. To jest, powiedzmy, tu mamy dwa przypadki ignorancji. Człowiek nie rozumie tamtej kultury, nie może się posłużyć pewnymi narzędziami, ale druga kultura też nie rozumie człowieka i zbyt pochopnie ocenia. Niemniej oceniać można. I teraz można zadać pytanie sobie, pod jakim kątem. Ja dam jeden przykład, powiedzmy oceny moralnej, kiedy jakieś prawa człowieka są w danej kulturze łamane, ale my możemy oceniać pod wieloma kątami. Na przykład, gdyby coś pozytywnego naszej kulturze powiedzieć, nauka, taka jaką teraz znamy, jest osiągnięciem, którego nie powinniśmy się wstydzić. Nawet jeżeli są jakieś skutki uboczne tej nauki, nie mam tu na myśli przemysłu i ekonomii jako takiej, tylko różne pułapki, które na nas czekają w samym tym czynieniu nauki. Być może nas będzie czekała era manipulowania człowiekiem, czyli jakieś transhumaniczne pomysły i one mogą być nieuniknione, nawet jeżeli w złym kierunku to będzie szło. Może nawet stworzymy potwora zwanego sztuczną inteligencją, który okaże się mądrzejszy od nas i stwierdzi, że nas już więcej nie potrzebuje. I to też może być konsekwencja nauki jako takiej, ale zasadniczo możemy być dumni z tego, co udało nam się o świecie dowiedzieć i mam nadzieję jeszcze uda nam się dowiedzieć dzięki metodzie naukowej, która jednak jest specyficzna dla naszej kultury. Są inne kultury, które mogą szczycić się czym innym, na przykład większą wrażliwością na piękno przyrody, na życie w harmonii z przyrodą, chociaż to nie jest zbyt częste. Znaczy my często tak postrzegamy inne kultury, ale nie przyjrzeliśmy się im dokładnie, bo wiele kultur też niszczy przyrodę w sposób może mniej skuteczny od nas, bo no, mimo wszystko technologia nasza jest bardziej efektywna również w szkodzeniu, ale to nie jest, no może nie będę tego wątku rozwijał za bardzo. Jeśli chodzi natomiast o dialog, ponieważ uważam, że jeżeli powiedzmy oceniamy jakąś kulturę negatywnie, to wtedy powstaje pytanie, co z tym zrobić. I załóżmy, że to nie jest jakaś tam banalna kwestia, że my mamy lepsze maszyny, a gdzie indziej maszyny są mniej zaawansowane. Tylko mamy na przykład problem moralny, że gdzie indziej łamie się prawa człowieka, a my uważamy, że to jest bardzo złe. I wtedy co z tym zrobić? Jest pokusa interwencji, która no nie wiem, ma zawsze duże koszty i bardzo rzadko się dobrze kończy. Chociaż są tacy, którzy mają pomysły wprowadzania Pax Romana, czyli takiego naśladowania Rzymian, że przenosimy cywilizację, narzucamy nasze standardy i powiedzmy po 200 latach rzeczywiście te standardy zaczynają funkcjonować w tym społeczeństwie. Tak to było może z cesarstwem rzymskim, pod kątem, nie wiem, prawa rzymskiego, mógłbym coś więcej wymyśleć, ale nie ma na to czasu. Natomiast reakcja rodzi reakcję i jeżeli to jest przemoc tą akcją, no to reakcja będzie większą przemocą i wtedy no, źle kończymy. Dialog wydaje się nieunikniony, ale możliwy. Znaczy, dialog rozumiem, że on się dzieje w postaci jakiejś tam wymiany konkretnych osób, gdzie jedna osoba powiedzie, co tam u was robicie, to my u nas robimy, są jakieś tam małżeństwa mieszane. Mówię o dialogu na takim indywidualnym poziomie. Jest on możliwy pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, ważny jest szacunek. To znaczy, nawet jeżeli ja uważam, że to jest coś bardzo złego, to muszę wiedzieć, jak mówić, żeby ktoś chciał mnie słuchać, a nie żeby poczuł się obrażony i poniżony. Więc szacunek, a za tym oczywiście gotowość do uznania, że też my możemy się mylić w pewnych kwestiach. No i jak powiedziałem wcześniej, wysiłek zrozumienia, zanim do takiego dialogu się podejdzie, żeby tak zwanych przedsądów, zbyt pochopnych sądów nie wygłaszać. Dziękuję. Teraz poproszę o odniesienie się do wypowiedzi doktora Durasz, panią profesor Aleksandrę Derę.
Ja nie wiem, czy mam coś dodać. Ja się tak zasłuchałam właściwie to, co mówili, że jeśli chciałbyś kontynuować, to oddaję swój czas. To może powiem coś, żeby wywołało to u ciebie reakcję, tak trochę emocje. Wydaje mi się, że żyjemy trochę w kulturze, gdzie zniechęca się do takiego otwartego dialogu. To dwojako się zniechęca. Z jednej strony, jeżeli ktoś głosi niepopularne poglądy, to a powiedzmy, że nie robi tego w sposób jakiś tam napastliwy, tylko stara się jakby prowokować do dyskusji, to spotkać się zamiast z dyskusją, to z takim atakiem poniżej pasa, jeśli mogę powiedzieć. Znaczy w mediach zostanie obsmarowany tak, że nie pozna sam, czy sama siebie nie pozna w tym, co tam się o tym człowieku pisze. Ostatnio gdzieś był w, nie wiem, czy w New York Times, czy w innej czasopiśmie amerykańskim, gazecie amerykańskiej, taki artykuł profesora, który narzeka, że studenci boją się dyskutować na gorące tematy. Że, no powiedzmy, prawdopodobnie chodziło o klimat poprawności politycznej, że ona jakby sprawiła, że ludzie bojąc się siebie nawzajem obrazić, po prostu nie chcą rozmawiać. Ja mam wrażenie jeszcze dalsze, że to nie jest nawet kwestia, że nie chcę, aby nie obrazić, po prostu przestają się interesować gorącymi tematami. Jest to jakaś autocenzura, która moim zdaniem na dłuższą metę jest zabójcza, dlatego że pewne tematy i tak będą krążyły, tylko wśród takich ludzi, którzy powiedzmy nie lubią zbyt głęboko myśleć, a mają zbyt szybkie sądy. Jeżeli ci, którzy mogliby przemyśleć, studenci filozofii, czy intelektualiści ogólnie, czy osoby, które w ogóle mają tendencję do takiego myślenia racja kontra racja, a nie pięść kontra pięść, jeżeli nie będą te tematy dyskutowane, to argumenty nie będą wyrażane w sposób subtelny i zrównoważony i one nie będą pojawiały się w umysłach, a na ich miejsce pojawią się emocje, nienawiść, albo strach, albo nienawiść i możemy pewnego dnia obudzić się, że w wyniku braku takiej otwartej dialogu, debaty, bo to w ramach jednej kultury mamy też dialogi międzykulturowe, czy też międzypodkulturowe, możemy się obudzić w sytuacji, gdy tylko argumenty z ulicy, czyli już nie mam na myśli transparentów, tylko mam na myśli kamienie, jakieś łomy i coś jeszcze, będą jedyną formą wymiany argumentów. Znaczy ja bym powiedziała takie dwie rzeczy, być może rzeczywiście bym tutaj dodała, że ja bardzo lubię się spierać, bo uważam, że filozofia uczy sporu i prowadzenia sporu, tak jak powiedziałaś, na argumenty i tak sobie myślę, że nie po to chcieliśmy mieć demokrację, żebyśmy się teraz wszyscy zgadzali, tak? No przecież o to właśnie chodzi, żebyśmy prowadzili jakiś spór i z tego sporu może się urodzić coś konstruktywnego, nie tylko poznawczo, ale też społecznie. Natomiast chyba mamy taki kłopot, ja nie wiem, z czego on wynika, czy z takiej socjalizacji akurat w tej naszej partykularnej kulturze polskiej, czy to jest w ogóle jakaś tendencja psychologiczna, trzeba by psychologów zapytać, że ogólnie wszyscy chcemy mieć rację. Znaczy mamy małą taką skłonność do tego, bo ona jest chyba nieprzyjemna, tak sobie myślę, żeby ktoś mnie w cudzysłowie pokonał na argumenty. Że ja przecież mogę być z tobą w sporze jednocześnie z szacunkiem rozmawiając, tak? To znaczy ja nie mam takiego interesu ani takiego celu, żebyś teraz się z wszystkim ze mną zgodził. To jest też postawa dla mnie filozoficzna i to jest w ogóle postawa, która cechowała początki zachodniej nauki. Ciekawość. Jeśli ja jestem ciekawa tego, żeby się czegoś dowiedzieć i żeby zmienić swoje zdanie, to będę otwarta na spór i jednocześnie w jakimś momencie będę umiała powiedzieć, aha, faktycznie masz rację. Nieprzyjemnie mi z tym, wolałabym ja mieć rację, ale ty masz rację w tym sporze. Konferencje naukowe bardzo często polegają na tym, że każdy wygłasza swoje poglądy niezainteresowany wymianą poglądów z innymi. To, że w tej chwili prowadzimy w taki sposób spór, uważam, jest jedną z zalet właśnie filozofowania. Takiej umiejętności prowadzenia argumentacji, która może być nawet zażarta, ale która nie prowadzi właśnie do tych przysłowiowych kamieni, o których powiedziałaś na końcu. Czy ktoś chce się jeszcze z naszych szanownych dyskutantów odnieść? Myślę, że warto. Nawet jeśli my się teraz nie wspieramy, to warto wątek kontynuować, bo jeżeli mógłbym dodać tutaj coś, nie coś. Pewnym testem, dobrym testem tego, na ile jest się otwartym na dialog, jest gotowość wejścia do jakiegoś pomieszczenia i dyskutowania z osobami, które się z nami nie będą zgadzały. Z góry to musimy założyć. Dyskutowanie na takie tematy jak aborcja, eutanazja, homoseksualizm, szukam jeszcze takich najgorętszych, może z wyjątkiem oceny aktualnego stanu polityki, bo tutaj to
jak widzę, to chyba jest tak gorący temat, że prawie nikt by tego testu nie zdał. Jeżeli wejdziemy do takiego pomieszczenia, przedyskutujemy 2 godziny, a potem będziemy w stanie streścić poglądy dyskutanta, czyli nie swoje, tylko dyskutanta, to znaczy, że już jeden egzamin z filozofii zdaliśmy. Rozumiem, że przy założeniu, że argumentujemy i obie strony prowadzą dyskusję. Tak. Czyli rozumiem, że już nie mają nic do dodania w kwestii tego pytania? Ja chciałam tylko potwierdzić, że się wyczerpałaś i chciałam też powiedzieć, zastanawiać, że się bardzo niekomfortowo czuję z tym, że my siedzimy, a pan cały czas stoi. Wygodnie. Dobrze, więc tym akcentem kończymy pierwszą część debaty, czyli tą opierającą się na dyskusji naszych gości. Teraz będziemy przekazywać głos publiczności. Nim to jednak nastąpi, chciałbym prosić o konkluzywność zadawania pytań i w miarę zwięzłość. Można udzielać komentarzy, ale prosiłbym, żeby cała wypowiedź miała około 1,5 minuty. Dobrze, to proszę, kto chciałby zadać pytanie, proszę podnosić ręce. Zaraz przyjdzie moja urocza asystentka z mikrofonem. Krystyna Szufrajda, ja chciałam odnieść się do tego, co powiedział pan doktor. W pewnym momencie wydaje mi się, że dotknął pan aspektu etyki. Uważam, czy etyka nie powinna być jedną z najważniejszych wartości kultury. To jest jedna sprawa. Teraz chciałam jeszcze spytać o połączenie kultury i cywilizacji. Czy kultura, według mojego mniemania, odnosi się do wyższych wartości, natomiast cywilizacja raczej do wytworów i to materialnych. A co do elitarności, to uważam, że każda gałąź wiedzy, im bardziej zagłębia się w swoją dziedzinę, tym bardziej jest elitarna i to po prostu jest fakt. A jeżeli kogoś coś interesuje, to powinien do tego dążyć. Dziękuję. Dobrze, czy nasi rozmówcy chcą się odnieść? A cywilizacją, czasami pewne terminy znaczą tak, a nie inaczej, bo się pewnie ludzie umówili, że tak będą znaczyły, a czasami znaczą co innego, bo po prostu ludzie używają tych terminów inaczej. My słowo cywilizacja coraz rzadziej chyba używamy, w XIX wieku częściej, może na początku XX częściej. Dzisiaj to chyba, jak ktoś mówi cywilizacja, to ma na myśli grę strategiczną, komputerową. Kultura jakby przejmuje, ale to wydaje mi się, że to nie jest źle, bo słowo cywilizacja tak naprawdę pochodzi od civitas. Civitas to jest społeczeństwo. Społeczeństwo jest zorganizowane w pewien sposób. To jest wąski bardzo zakres. Natomiast kultura obejmuje wszelkie możliwe dziedziny świadomej działalności człowieka, od powiedzmy budowy dróg przez sztukę, naukę, po religijne, ale też językowe sprawy. Więc bezpiecznie jest używać słowa kultura, jeśli chcemy mówić na ogólnym poziomie. Jak mówimy cywilizacja, to wtedy może być większy problem i łatwiej o nim porozumieć. Taka jest moja intuicja językowa. Ja bym chciała tylko podziękuję pani za tę uwagę o elitaryzmie, dlatego że to nam problematyzuje też sam sposób myślenia o tym terminie i o tym, co się za nim kryje. Rzeczywiście ja myślę o elitaryzmie jako takim poglądzie, który zawiera element normatywny, to znaczy taki element nie tylko znajomości przedmiotu jakiegoś, tak jak pani powiedziała, to w kontekście nauki i specjalizacji na przykład nauki, tylko tego poczucia wyższości. I myślę, że nie musi jedno z drugim iść w parze. W samej nauce współczesnej rzeczywiście mam dzisiaj do czynienia z tak wąskimi specjalizacjami, że nie jest możliwym, żeby być specjalistą renesansowym, czy typu renesansowego. Natomiast kłopot dla mnie jako filozofki badającej naukę polega na tym, że bardzo często naukowcy nie są w stanie jako eksperci wyjaśnić ewentualnych skutków wprowadzenia wyników ich badań w przestrzeń społeczną i w przestrzeń świata, dlatego że nie są w stanie tego zrobić tak zwanym laikom. Natomiast konsekwencje wprowadzenia tych zmian w świat, pozytywne i negatywne, będą właśnie przez tych laików doświadczane. I tutaj jest pewna kłopotliwość tego, ale oczywiście zgoda, że trzeba by się zapoznać z tym, tylko pytanie, na ile jesteśmy w stanie w przypadku nauki na przykład. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś kolejne pytania? Tutaj proszę. Dziękuję. Michał Graban. Moje pytanie dotyczy tego podziału na kulturę wysoką i niską. Pani profesor mówiła o tym niebezpieczeństwie zaślizgnięcia się w elitaryzm i uważam, że mamy z czymś dokładnie odwrotnym do czynienia, czyli z takim zalewem popkultury, która jest mieszaniną kultury wysokiej i niskiej, z tym, że ta mieszanina kultury wysokiej i niskiej nie powoduje żadnej hybrydy wysokiej i niskiej, tylko niską kulturę. I to jest właśnie ta popkultura, czyli kultura egalitarna, kultura, która niestety nie jest już kulturą. Tutaj zgadzam się z Arturem, że czymś lepszym jest ten podział, tutaj się z panią nie zgadzam, na wysoką i niską, ale z nim już niestety nie mamy do czynienia. A zagrożeniem jest właśnie coraz fajniejsze ześlizgiwanie się, ale w dół, nie? Z czym to jest związane? To jest związane z rewolucją telekomunikacyjną, z przemianami sieciowymi, z internetem i tak dalej. Przecież w internecie to bombardują nas cały czas różne obrazy. To są właśnie pewne, jak to powiedział, symulakry, pewne pozostałości, pewne odpady od pewnych kultur wysokich, jakieś takie już gościnki, takie pozostałości pewnych kultur. I one nas ciągle tutaj w różnych konstelacjach bombardują. Także tak widzę ten podział na kulturę wysoką i niską dzisiaj. I to jest proces, którego nawet pewna elita nie zaprogramowała. On się w pewnym sensie sam dokonał. Tak jak samo się dokonowało to weberowskie odczarowanie świata, tak samo sam się w pewnym sensie na skutek pewnych sił oddolnych dokonuje się to ześlizgnięcie się kultury wysokiej w kulturę niską. Dziękuję. Ja to potraktuję jako komentarz. Ja bym tylko dodała, że patrząc na współczesne zjawiska, powiedziałabym, że to, co było chyba nową kulturą masową, czy tą popularną, czy po prostu tą niską właśnie, chociaż rzeczywiście tego terminu dużo rzadziej używamy, to jest przede wszystkim kultura, która podlega regułom komercjalizacji. I to jest coś, co moim zdaniem sprawia, że coś spada w tak zwany dół, tak jak pan to powiedział, że, czyli równa w dół. Bo można szerzyć przykłady. Jeśli państwo przyjrzą się mediom współczesnym, to jest bardzo ewidentny przykład, że żeby wyszkolić dobrego dziennikarza, który będzie zajmował się jakąś dziedziną, potrzeba dużo czasu i dużo pieniędzy. Dużo łatwiej jest opisać jakiegoś celebrytę, który nic nie robi. To jest zjawisko, po prostu takie stanie. Tutaj rządzi pewne prawo komercjalizacji, tego, że trzeba jak najwięcej sprzedać. Tutaj widzę taką obawę i my wszyscy podlegamy w różnych dziedzinach, w których funkcjonujemy, tym procesom. Kłopot polega na tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie im się przeciwstawić. Dziękuję. Tutaj poproszę o oddanie głosu panu. Dobry wieczór. Łukasz Defiński. Ja mam pytanie do pani profesor Aleksandry Del. Pani profesor powiedziała w tym momencie, że jest przeciwna uniwersalizmowi z pewnych powodów filozoficznych. Mam takie pytanie do pani profesor, czy prośbę o rozwinięcie tej wypowiedzi, czy chodzi o wszelki uniwersalizm, czy o jakiś rodzaj uniwersalizmu i czy uważa pani profesor, że jest możliwy egalitaryzm w kulturze, czy myślę, że jest europejskiej przede wszystkim, bez, czyli taki pogląd, że każdy człowiek coś może, czy ma pewne minimum praw i obowiązków, bez jakiegokolwiek uniwersalizmu, czy to jest możliwe? Ja powiedziałam, pan na pewno lepiej usłyszał, co ja powiedziałam, jeśli teraz pamiętam, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że ja mam kłopot z uniwersalizmem, dlatego, że on filozoficznie dosyć blisko się łączy z fundamentalizmem i esencjalizmem. Jest mi dużo bliższy filozofii pluralizm, myślenie takimi kategoriami, że mamy raczej do czynienia z wielością niż z jednością i potem kłopotem do określenia, czym to jedno coś mogłoby być. Ja tutaj tak próbowałam wybrnąć, mówiąc o tym, tej skończoności człowieka i o tym podatności na cierpienie. Z punktu widzenia badań nad nauką i technologią, proszę mi wybaczyć, odwołuję się do dziedziny, w której uważam się za kompetentną. Niestety, wydaje mi się, że dużo częściej ten postulowany w pewnym momencie, a dzisiaj być może jakoś utrzymywany, elitaryzm kultury europejskiej jest bardziej szkodliwy niż pożyteczny dla świata jako takiego. Z jakichś powodów fantastyczne idee, być może właśnie takie wywodzące się z elit intelektualnych, majątkowych, być może także elit, które po prostu miały czas i pieniądze na to, żeby się zastanawiać nad czymś. Wartości, które z tego wyrosły.
takie jakie poszanowanie drugiego człowieka, tak jak późniejsze prawa człowieka, tak jak współczucie i współodczuwanie z innymi, jak praca dla biedniejszych niż my sami jesteśmy, gdzieś te wartości w kulturze europejskiej zostały pogubione. W tym znaczeniu ja nie widzę tego elitaryzmu już więcej, byśmy mogli mówić o takim elitaryzmie kulturowym. I już to nie jest do końca odpowiedź na Pana pytanie, tak spróbuję się trochę z niego wywinąć, z tego pytania. Nie wiem, czy można odwrócić tutaj. Wydaje mi się, że zarówno jedno i drugie pytanie po kolei zasługują na głos w drugą stronę. Wydaje mi się, że można bronić zarówno uniwersalizmu, jak i jakiejś wersji elitaryzmu w sposób przekonujący. To znaczy, zgodzimy się, że są pewne wartości, bez szacunku dla których, bądź bez realizacji których nie umiemy sobie wyobrazić dobrego społeczeństwa. Czyli jeżeli mówimy o prawach człowieka, czy mówimy o szacunku dla życia, czy szacunku dla słabszych, czy no, dla tych, którzy potrzebują jakiejkolwiek naszej pomocy, to społeczeństwa, jeżeli są takie do wyobrażenia, gdzie ignoruje się tego rodzaju potrzeby potrzebujących, gdzie łamie się tego rodzaju wartości, zawsze to będzie skaza na tych społeczeństwach. Jeżeli mówię zawsze, to już uniwersalizuje. Więc na pewno da się uniknąć tego zawsze. Na pewno da się taki korpus, może on być wąski, wartości uniwersalnych zdefiniować i bronić ich. Oczywiście mam na myśli obronę intelektualną, nie jakąś z karabinem w ręku. Jednocześnie mając świadomość, że nawet w tym wąskim zbiorze mogą się znaleźć przez pomyłkę jakieś przez nas zdefiniowane wartości, ponieważ to, że jesteśmy istotami skończonymi, a dokładnie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy niedoskonałymi istotami i nasze widzenie we wartości, a wartości same w sobie są dwie różne rzeczy, punktów widzenia jest wiele, a to, na co patrzymy, może być jedno, ale widziane z różnych aspektach. I wracając też do elitaryzmu. Ja mam taką definicję odróżnienia sztuki wysokiej od pozostałej. Są rzeczy, przy których dobrze się bawię i kiedy na przykład kończę albo czytać książkę przygodową, albo oglądać dobry film, albo słuchać dobrą muzykę, to po wyłączeniu, po skończeniu mój umysł już jest zajęty czymś innym. Natomiast są takie produkty kultury wysokiej, gdzie ja kończę czytać i nikt przestaje o tym myśleć. Gdzie ja kończę oglądać film i wracając do domu cały czas czuję, jak to drga we mnie i powoduje dalsze, jeśli mogę tak powiedzieć, kaskady myśli, przemyśleń, jakichś decyzji też, bo jeżeli na przykład coś moralnie mnie poruszyło w filmie, potem ja myślę o swoim życiu, jak to jest w moim życiu, patrzę na swoją żonę, na swoje dzieci i myślę o nich przez pryzmat tego, co przed chwilą się wydarzyło, kiedy oglądałem, bądź czytałem, bądź słuchałem. I to nie kończy się tylko jednego dnia, tylko potem echem od czasu do czasu powraca. I może zainspiruje mnie do napisania jakiegoś artykułu do filozofii, albo do dłuższej dyskusji, czy z dziećmi, czy z żoną, czy z przyjaciółmi, czy z jakimś innym filozofem na konferencji. To znaczy, że ten element, który mnie tak poruszył, miał w sobie właśnie coś z tych wartości. I teraz wrócę do tego pierwszego wątku. Może słowo uniwersalne to jest słabe, bo to jest tylko zakresowo. Tych głębokich wartości, bądź wysokich wartości. Teraz kolejne pytanie. Tutaj proszę Pana. Pan Krzyszkiewicz. Troszkę mało czasu, ale żeby jakby zawęzić to, co chcę powiedzieć, powiem tak. W większym stopniu Pan nie przekonał niż Pani nie przekonał. Dlaczego? Dlatego, że filozofowie zawsze byli niezależni. Jeżeli my zatracamy swoje prawo do tego, aby powiedzieć twardo swoje zdanie, przestajemy być niezależni. Pani reprezentuje, całą godzinę uważnie słuchałem, właśnie kierunek takiej poprawności politycznej. Proszę, nie skupiajmy się teraz na definicjach, tylko chodzi mi o to, co ja odczułem, bo emocje też są ważne. Właśnie, żeby nikogo nie urazić. Z jednej strony Pani mówi, jak to wspaniale, jak w telewizji francuskiej godzinami się o tym debatuje. A z drugiej strony, w momencie, kiedy się zadaje Pani konkretne pytanie, Pani mówi, ja z niego się wycofam. I teraz, dla mnie ten problem, tutaj Pani powiedziała o etyce, jest o tyle ważny, że w momencie, kiedy my poprzez też poprawność polityczną, a możemy to przeanalizować jakby przez kilkadziesiąt lat, tak dobitnie, jak to jest w Pani światopoglądzie, czy Pani jako reprezentantka,
tego, aby unikać wartościowania, wycofaliśmy się z tego podziału na wysoką, niską, w porządku. Trzeba było pewne rzeczy jakby inaczej scharakteryzować, ale jednocześnie to, co mnie na przykład niepokoi, tym, co Pan mówi, w momencie, kiedy my wszystko równamy, czyli nie staramy się nikogo obrazić, do gry dochodzi coś takiego jak kultura popularna, kultura masowa i w niej dalej się nie staramy. I teraz to, co jeżeli filozof, człowiek zajmujący się kulturą, nie będzie miał prawa do tego, aby twardo określić swoje stanowisko, to właśnie będziemy tylko opisywać zdarzenia, nad którymi też Pani tylko też ubolewa, że ludzie zajmujący się filozofią, oni opisują, ale w momencie, jak ktoś twardo wyrazi swoje stanowisko, to jest jakiś oszołom, ksenofob czy inny taki, który nie dobrze. I teraz tak, jeżeli ubolewamy nad tym, że jest coś takiego, że ktoś kogoś musi przekonać, ale to przekonujmy się na coraz wyższym poziomie zrozumienia, a nie unikajmy pewnych rzeczy. Pokazujmy, dlaczego coś ma się udać, a nie tylko pobożne życzenia, albo dlaczego coś się nie uda, a nie nasze oczekiwania, bo w imię właśnie tej, teraz użyję w cudzysłowie, poprawności politycznej. Już kończę. Dlatego w większym stopniu kultura, powinniśmy sobie zadawać podstawowe pytanie, jeżeli mamy problem z masowością i popularnością. Gdzie szukać niezależności, czyli tych ludzi, którzy są niezależni i teraz do nich sobie się odwołuję. Dziękuję. Dziękuję. Właściwie Pan nie zadał pytania, ale mogę odpowiedzieć? Tak, jak najbardziej. O niezależność. Wie Pan co, ja mam poczucie wielkiej niezależności i mam bardzo kontrowersyjne poglądy, których tutaj w różnych wymiarach nie miałam okazji i nie chciałam Państwa też nimi zamęczać. Bardzo jest to interesujące, znaczy na pewno moim celem nie jest obrażanie nikogo, z całą pewnością. Natomiast wyrazistość poglądów filozofii polega na tym, że się mówi, tak jak powiedziałam, że jestem antyfundamentalistką, jestem antyesencjalistką, jestem antyuniwersalistką, właśnie z tego powodu, że ja mogę powiedzieć, że jestem zachwycona tym, że we Francji słuchają ludzie godzinnej debaty filozoficznej w publicznej telewizji, i ona ma wystarczającą oglądalność, żeby taką debatę prezentować, ale to, że tak się stało, to uważam, że nie da się tego uzasadnić, bo filozofia jest elementem kultury wysokiej i dlatego wszyscy powinniście oglądać tę debatę. Do tego potrzeba bardzo wielu różnych złożonych historycznie również czynników, żeby taki efekt powstał. Ja próbuję pokazywać, że tak jak tutaj mówiłeś o tym, że mamy jakiś zestaw wartości, które powinniśmy przyjąć jako zawsze obowiązujące i w tym sensie byśmy byli uniwersalistami, ja bym powiedziała, że zawsze z zastrzeżeniem, bo moim zdaniem sytuacja czasami będzie taka, że trzeba będzie rozstrzygnąć na niekorzyść jakiejś z tych wartości w jakiejś konkretnej sytuacji. W tym sensie jestem antyuniwersalistką. Dobrze, dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Tutaj pan. Dzień dobry, Maciej Knajder. W sumie chciałem się odnieść do tego, o czym Pani przed chwilą mówiła na temat Francji i godzinnych programów w mediach, które dotyczą filozofii, kultury. Pytanie, w jaki sposób się odnieść do obecnej sytuacji kulturowej we Francji? Bo wydaje mi się, że to jest. Oczywiście możemy być zadowoleni, możemy się cieszyć z tego, że kultura wysoka jest w jakiś sposób celebrowana, ma swój wydźwięk, ma swoje miejsce w mediach, ale z drugiej strony pytanie, co się dzieje na ulicach, pod strzechami, w ludzkich domach, czy nie żyjemy w jakimś takim dualizmie, czy nie pojawia się jakiś podwójny standard? Ja spróbuję się do
przemyśleć w jakiej sytuacji pan się odwołuje i uważam, że w ogóle to zastanawianie się, nawet taki lęk, co tam się dzieje, jest jak najbardziej uzasadniony. Ja mieszkałam we Francji, ale mieszkałam przez wiele lat w Belgii, która jest uznawana za Brukseli, francuskojęzycznej części Belgii, która jest uznawana za taką robotniczą Francję, powiedzmy, tak? Ale sposób przyjmowania migrantów ma trochę podobny. Proszę mi pozwolić tego nie rozwinąć, tylko postawić tezę, bo nie mamy na to czasu. Ale ja bym powiedziała, że to, co się we Francji stało i po części to, co się stało w Belgii, wynika po części z przekonania o wyższości tej kultury wobec kultur, które próbowały się z nią asymilować. I wobec jej specyficznego elitaryzmu, co widać ewidentnie we Francji, z takim bardzo radykalnym rozumieniem świeckości tego państwa, które uważam, że jest szkodliwe i wyklucza właśnie inne kultury, właśnie uniwersalizuje pewne wartości do tego stopnia, że to staje się szkodliwe. Tak musiałam to zamknąć jako tezę, bo nie mam czasu, żeby to uzasadnić, ale niepokój pana podzielam, tak bym powiedziała. Czy są jeszcze jakieś pytania z publiczności? Proszę pana. Jeszcze raz zadam pytanie, ponieważ pani profesor fajnie na końcu odpowiedzi na moje pytanie odniosła się do kwestii komercjalizacji kultury, nie? Ja tutaj w tym temacie chciałem zadać kolejne swoje pytanie. Czy uważa pani, że komercjalizacja jest zawsze czymś złym? Pytam o to dlatego, gdyż w tej chwili na prawo... Czy komercjalizacja kultury, czyli to jej przykładanie jej na pieniądze jest zawsze czymś złym? Dlatego to pytam, gdyż na prawo i lewo mówi się w tej chwili właśnie o pożytkach płynących z komercjalizacji kultury. Mówi się, że kultura jest siłą napędową gospodarki. Mówi się, że taka właśnie gospodarka postindustrialna, czyli oparta na kapitale społecznym, to jest właśnie kapitał kulturowy, czyli już ta nadbudowa, ta społeczna, te interakcje międzyludzkie i tak dalej, że w kulturze właśnie najbardziej, tak jak Rifkin na przykład dowodzi, że najbardziej rozwinięte branże gospodarcze, najbardziej dochodowe to są na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, to jest przemysł rozrywkowy. A też właśnie, czy kultura równa się rozrywka? To jest kolejne pytanie. Czy kultura równa się rozrywka, przemysł zabawy, przemysł rozrywkowy, to jest takie skomercjalizowane podejście do kultury. Dlatego też na co dzień jestem samorządowcem i to po prostu wszędzie, we wszystkich książkach się mówi o tych pożytkach płynących właśnie z tak rozumianej komercjalizacji. Ja jako antyesencjalistka od razu powiem, że nie, to nie jest tak, że ja uważam, że komercjalizacja zawsze w każdej formule jest zła, natomiast uważam, że bardzo szkodliwe dla kultury i wszystkich jej przejawów jest to, jeśli zysk jest jedyną wartością braną pod uwagę w jakimś kontekście. A wydaje mi się, że w sposób dominujący tak jest w Polsce w bardzo wielu obszarach. Są ludzie, są zjawiska, są dziedziny, które są nieopłacalne i te dziedziny trzeba wyrezać, bo one właśnie nie produkują czegoś. To jest dla mnie kłopot, że to jest jedyna wartość, którą uwzględniamy. To jest to, o czym tutaj ty mówiłeś, że żeby wprowadzać pewne elementy zmiany kulturowej, to na efekty tego trzeba będzie czekać dziesięciolecia. To nie jest tak, że to się da od razu zrobić. Najłatwiej jest postawić budynek i coś wyremontować, tak? Ale to, żeby ktoś tam chciał przychodzić, żeby stworzyć pewną sytuację, w której będziemy się kierowali podobnymi wartościami, a nie tylko zyskiem, to jest długa droga. Ja mam kłopot z tym, jeśli tylko owym zyskiem się kierujemy. A proszę mi wierzyć, coraz więcej ogólników i okólników mojego rektora odwołuje się do tej kategorii i wyłącznie do niej. Dobrze, to teraz zakończymy już. Jeszcze koleżanki chciałem zadać pytanie, przepraszam. Zina Głogowska. Mam takie pytanie, bo pan doktor poruszył taki temat, że kultura może czasem szkodzić. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że poza tym, że jest kultura, to jest również coś takiego jak antykultura? I co by według państwa, jeśli takie rozróżnienie można zrobić, to co by było kryterium odróżnienia właśnie kultury od antykultury? Dziękuję. Słowo antykultura, jeśli mogę zacząć, dla mnie jest jakieś... Oczywiście ja rozumiem, że antykultura czy kontrkultura może, to kiedy konkretna kultura jest przeciwnikiem, do którego się zwracamy i chcemy z tą kulturą jakoś tam walczyć. Natomiast słowo antykultura, nie rozumiem tego słowa, czy można je rozumieć w jakikolwiek sposób, no to jakieś barbarzyństwo by to było. Natomiast jeżeli ja mogę ten wątek pozytywne kultury, negatywne kultury podjąć, to znaczy, że są kultury, które wytwarzają pewien sposób widzenia świata, interpretowania świata i siebie, który ostatecznie jest zabójczy dla tej kultury i dla jej użytkowników. No takie kultury może totalnie zabójcze nie są, chociaż niektórzy mówią, na przykład nazizm w Niemczech
no, w jakimś sensie był pewnym ruchem wewnątrz pewnej kultury i gdyby miał szansę się utrwalić, mógłby stotalizować całkowicie umysły, zresztą stotalizował umysły Niemców w latach 30., powiedzmy na początku 40. I to była ta kultura w sensie negatywnym. No, ludzie patrzyli, dosłownie patrzyli, jeśli pamiętacie listę Schindlera, mężczyzna, który dotknął kobiety, którą uważał za zwierzę, ale ją pożądał, zaczyna myśleć, że jest zoofilem. Znaczy szczerze o sobie tak myśli, że jest zoofilem. To w jego umyśle no, wgrał się jakiś program niszczący życie tego człowieka i jego relacje z innymi osobami, nie mówiąc o życiu milionów osób. Więc w tym sensie, to oczywiście ja mówię o kulturze w sensie opisowym, że kultura to jest pewien, no, pewien program, który przetwarza świat za pomocą oczywiście jego nosicieli, czyli ludzi. Natomiast można mówić o kulturze w sensie normatywnym i wtedy mamy na myśli tylko to, co dobre. Też tak można mówić. No, wielość użycia danego terminu, wielość znaczeń może przeszkadzać słuchaczowi czy czytelnikowi, czy w ogóle temu, kto ich używa, tych terminów i trzeba być dosyć ostrożnym, kiedy się mówi w sensie normatywnym, kiedy się mówi w sensie opisowym, a kiedy mówimy o właśnie negatywnych przykładach kultury, to może być kłopot i trzeba się na przykład przed panią tłumaczyć, ale no, że jeśli rzeczywistość taka jest, jest tak bogata i można ją opisywać, to owszem, możemy wymyślać nowe słowa, albo możemy doprecyzowywać, co mamy na myśli. Mam nadzieję, że udało mi się to doprecyzować tak, żeby pani nie miała wątpliwości. A jakieś przykłady negatywnej obecnie, ale w przyszłości? Obecnie? No to konsumeryzm, jeżeli mogę powiedzieć. To jest pewien element w naszej kulturze, który jest tą negatywną cechą naszej kultury. Czyli albo hedonizm. I to hedonizm w tym takim znaczeniu niewyrafinowanym. No, wyobrażam sobie hedonistów, którzy znajdują przyjemność w pomaganiu innym i no to dobrze się tak, w taki sposób motywują, żeby innym pomagać, albo szukają wyrafinowanej sztuki. Natomiast istnieje taki hedonizm, powiedziałbym, instynktowny, gdzie, no nie wiem, ktoś na przykład bezmyślnie, całkowicie bezmyślnie ogląda programy telewizyjne, jak wróci z pracy do zaśnięcia. To jest taki hedonizm z lenistwa, jeśli mogę powiedzieć. Gdzie kierują nami te nasze, nazwijmy, moduły w mózgu, które nie lubią wysiłku, są bardzo ekonomiczne, ale pragną jak najwięcej, żeby w mózgu się produkowało neuroprzekaźników dających poczucie satysfakcji, spełnienia. Oczywiście są inne środki, alkohol, seks, gry komputerowe, nie wiem. To są te wszystkie rzeczy, które potem no, przejawiają się jako nałogi. Kultura, pewien element naszej kultury sprzyja karmieniu tych modułów w naszym mózgu i to jest złe. Ja tutaj się zgadzam. Dobrze, więc dziękuję naszej publiczności za zadawanie pytań. Z powodów ram czasowych nie możemy już dalej kontynuować głosu ze strony publiczności. Więc tak, mam nadzieję, że dzisiejsza debata przybliżyła Państwu zawiłości filozoficzne związane z kulturą i to, jak możemy ją rozumieć. Chciałbym jeszcze raz podziękować naszym szanownym dyskutantom, czyli pani profesor Aleksandrze Derza. Doktorowi Arturowi Szucie. Ponadto chciałbym podziękować naszym patronom, partnerom, czyli prezydentowi miasta Gdańska, portalowi trójmiasto.pl, studenckiemu Radiu Mors, magazynowi Go Trójmiasto, wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej w Gdańsku. No i oczywiście, jak co debatę ostatnią, chciałbym podziękować naszemu partnerowi, Europejskiemu Centrum Solidarności i Celinie Głogowskiej, bez której to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Dziękujemy. Naszej szanownej publiczności za tak aktywny udział w debacie i wysoki poziom. Więc pozwolę sobie tradycyjnie zakończyć debatę pod zawołaniem Gdańsku w filozofii.